Kuba, czy dotarło do Was, że Wielka Francja, mistrz olimpijski, mistrz świata, mistrz Europy została pokonana? No ciężko w to uwierzyć, ale wynik jest taki, wynik jest prawdziwy. To już na pewno nas ich nie uszczypnie i nie obudzimy się i nie będziemy musieli tego meczu zagrać jeszcze raz. Wygraliśmy 6 bramkami, cieszymy się, mamy 4 punkty w następnej grupie. A teraz przed nami 4 dni przerwy. Sprawiliśmy sobie super prezent i na pewno dobrze wykorzystamy ten czas, żeby się przygotować do następnych meczów. A ty wiesz, ostatni raz Polska kiedy pokonała Francję? A wiem, bo mi przed chwilą powiedzieli, 22 lata temu, także spory kawał czasu. Myślę, że no żaden zawodnik w tej drużynie nie grał jeszcze wtedy i ja dopiero wtedy miałem 4 lata, także super, bo to historyczny wynik na pewno. Dzisiaj praktycznie wszystko u Was perfekcyjnie funkcjonowało. Świetny kasa w bramce, blok defensywny. W ataku Karol od początku zaskoczył, 4 pierwsze gole na 6 to właśnie jego udział, więc doskonale współpracowaliście. Jeszcze Kamil Sypszak też praktycznie miał 100% skuteczność. Piłka jak do niego dotarła, to bramka lub karny. Przemek Krajewski, skrzydło, wchodził też na koło i tam jakieś rzuty z drugiej linii. Ty też miałeś mały udział, więc faktycznie do niczego nie można się przyczepić dzisiaj, jeśli chodzi o Waszą grę. No to jest, myślę, że z tego się należy tylko cieszyć, bo następne drużyny, które z nami będą grały, nie będą się skupiały tylko i wyłącznie na jednym zawodniku, a będą wiedziały, że my jesteśmy drużyną i stać nas na bardzo dużo razem. A tam z pozycji parkietu to widzieliście jakieś takie, nie wiem, zdziwienie w oczach Francuzów, że nagle ktoś im się tak przeciwstawił? Na koniec, w ostatnich 5 minutach było w ich oczach było widać dużą złość i to, że oni chyba sami nie wierzyli, że jak to się stało, że Polacy ich dzisiaj ogrywają 6 bramkami i wygrywają z nimi mecz. My się z tego możemy tylko cieszyć i pokazaliśmy na pewno wielki charakter. I nic, tak jak mówię, a ten czas wolny jak będziecie spędzali? Bo to też już i odpocząć trzeba, ale jednocześnie już i nowi rywale przyjadą do Krakowa, którzy też nie odpuszczą. No nie wiem, jak trener zaplanuje nam czas i jak to będzie wyglądało, bo to tak naprawdę od niego wszystko zależy. Ale z pewnością będziemy mieli przynajmniej 1 dzień odpoczynku, takiego swobodnego trenowania, bez spiny. Większość zawodników jest już bardzo mocno zmęczona, ci, którzy są najbardziej eksploatowani. Także myślę, że to jest dla nas super wiadomość i doskonale też sobie zdawaliśmy z tego sprawę, że oprócz tego, że będziemy mieli te 4 punkty, to takim bonusem fajnym dla nas będzie to, że będziemy mieli 4 dni przerwy. Czy już spodziewasz się od znajomych, rodziny, przyjaciół, jakichś telefonów, Kuba, załatw bilety? No tak, na pewno, ale spokojnie, tam już bilety wszystkie są, że tak powiem, rozdane i wszystko jest już załatwione. Każdy wie, na który mecz ma przyjechać, bo to od początku turnieju i już przedtem była duża rozmowa i dużo kombinowania, żeby każdy był zadowolony z rodziny i żeby każdy bliski mógł przyjechać dzisiaj. Czy na następne mecze. No ale jeszcze tak pewnie znajdzie się większe grono osób, które będzie chciało oglądać Wasze zwycięstwa. No na pewno, ale no nie wszystko można przeskoczyć, także zapraszam wszystkich, żeby było tak jak teraz i do tej pory komplety widzów na hali. Dla nam się przy tym super gra i czujemy atmosferę, że gramy u siebie. Dziękuję bardzo.